Od 63 lat niezmiennie w Państwa domach. O ważnym dziś dla nas dniu już za chwilę. Jest 16:30 i rozpoczynamy Kurier Warszawy i Mazowsza. Tomasz Czerniewski, kłaniam się i zapraszam. Uczniowie Siedleckiego Liceum imienia Bolesława Prusa laureatami konkursu Patria Nostra na Mazowszu. W ramach rywalizacji już po raz szósty uczniowie przygotowali krótki film lub animację dotyczącą ważnego wydarzenia z punktu widzenia historii Polski. Historia jest w modzie i inspiruje młodych twórców, którzy spróbowali swoich sił w konkursie Patria Nostra. Jest to filmowy konkurs historyczny, w którym młodzież szkolna tworzy krótkie filmy związane z historią Polski, a tych filmów powstało już prawie 1300. Tym razem wygrali uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach imienia Bolesława Prusa. Nasz film jest na temat elekcji Jana III Sobieskiego. Jest wykonany formą animacji komputerowej. Historię ze względu na to, że po prostu uczy nas naszego pochodzenia, tych wszystkich momentów w historii, które ukształtowały naszą postawę jako Polaków, nasz patriotyzm. Lubię historię ze względu na poznawanie przeszłości. Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych w największych miastach Polski.